Łoj! F! Bo uderzymy zaraz wyspę! To ten daj. Dobra. Zaraz ją przejdę, przecoram tam. Tu. Czekaj, bo mi się gdzieś znacznik schował tu. Ja już się wezmę. A myśmy minęli tą naszą wyspę, no dobra. Nie, tu jesteś. Wow! No minęliśmy. Nie. No to była ta wyspa. No to mówię, że minęliśmy. A to ja myślałem, że się zatrzymiesz. Nie. Bo ja chciałem wpłynąć na plażę po prostu, nie? Aha, no spoko. No, ja wiesz, podbiłam do tej, do steru. I byliśmy na brzegu plaży właśnie. No. Zresztą słyszę, że naprawiasz. No, bo... Dobra. Ten kościotrup to z tej wyspy do nas strzelał. Chyba no, ja. Wyspy z wyspy. My cały czas dryfujemy, nie? Nie, no, stoi. Ale to wiesz jak... To zostawić tak? No, zostaw. Słyszę je, a ich nie widzę, nie? No, góry. Za tobą. A, tu jest kobra. Za mną, na górze. Butle dzika. No, kraken. A to on by ten. To ten no. Dźwięk, o którym mówiłam, to jest jego dźwięk w takim razie. To kraken. Dobrze. Brave me on the warfy quest. So he has gold to test. A dobra, bo to nie ta skrzynka. Co my to mamy tutaj? W sensie nie to zadanie. No nie to. Find the bottle of the boar on the south grassy slope. Dobra. No tu to mamy. A co tam masz? No tego zadania. Czekaj, patrzę. Chyba cię zgubiłam. No, minęłaś mnie. Minęłam cię. No wróć się. Tam jest jakiś ludź na dole. Gdzie ludź? Jakiś NPC. Może jakiś nowy, to trzeba zobaczyć co chce. Jakiś taki przestraszony.
Marta the Fierce. Friend or foe? O! O, planujesz mnie zrabować albo postrzelić? Coming for to get me. Okej. Ale w sumie nic nie robi, poza tym, że z nią pogadasz. No, że nikomu nie mówisz, że ona tu jest, no i tyle. No pewnie jest do jakiegoś zadania tak, nie? Ciekawe jak z tą łódką teraz wypłynąć. No cóż. Chyba, że po prostu w oczku się ktoś będzie bał. No, chyba, że tak. Ej, tam jest jakaś jaskinia. Byłeś w tej jaskini? Nie. To idę tam jeszcze zerknąć. Może tam będzie jakiś... jakiś skarb. Łe, to tylko przejście na drugą stronę jest. Ale tam coś leży. A co my tu mamy? A nie, dobra, to pusta skrzynka. A nie, klatka. No za łatwa już jest. Ja nie jak tym szkieletem. What? A chyba masz kolegę w pokoju, okej. Okay. Pozdrawiamy kolegę. Które świnki są najbardziej wartościowe? Złote pewnie. Tutaj nie ma, jest czarna. Okej, bo ja oczywiście kombinuję. O, mam ją. Sio mi szkielety, gdzie mnie gonić będziecie? Siema Barkosiu, witam cię. Bio. Serio. Przecież normalnie mi cię tu zjedzą za chwilę. Dobrze, że przyszedłeś przed spankiem popatrzeć troszkę. Ja przyszłam pograć troszkę przed spankiem, bo dawno nie gram. Raven, siemanko. Dobra, mamy świnkę. Od przybytku świnkowa nie boli. Idę bronić Magoga, bo przecież za chwilę mu się tam coś znowu zrespi. Przynajmniej raz ja mogę. O, już jesteś. Ja chciałam powiedzieć, że przynajmniej raz ja mogę być twoim obrońcą. Źle mi się klikło. Zamiast wyciszyć mikrofon, to zeszedłem cały. Aha. Aha, trzeba pamiętać, żeby ją karmić. Tak? A ją się bananami karmiło, czy czym? Feed. Ale to dopiero jak piszcie, nie? Tam. Dobra.
Dobrze, no to next, nie? Co my mamy następne? Co my tu w ogóle mamy tutaj? A nie, ta się skończyła. Tu mamy jeszcze taką wysepkę. Ja nie wiem, czy ona była zaznaczona. Tą po drodze. Więc moglibyśmy się do niej udać. No, w sumie spoko. I jeszcze mamy jedno przecież tutaj z tej butelki. What? Shark Bite Cove. To chyba tam na lewo. To jest prawo. No. Bez komentarza. Dobra, ale no tam... Miałaś już ją, dobra. No mam, zaznaczyłam. Myślę, że zrobimy sobie tu najpierw, nie? Polecimy na górę i najwyżej skończymy na tym szarku. W sensie kółeczko. No. Dobra, to zostawiam tu w tym miejscu. Ej, ja dzisiaj, a propos leczenia, dzwonię dzisiaj pod numer użytkownika, który mam podany w pracy. A oni tam mają z systemu po prostu podane numery, nie? No i wiemy, że różne rzeczy się dzieją, jak się dodzwonisz pod taki numer. Bo to nie do końca są, znaczy inaczej, oni mają tak jakby, tak, no tak sądzi. Oni mają tak jakby numery wewnętrzne. I jak się nie zawsze ten numer wewnętrzny załapuje i czasami łączy się z czymś zupełnie innym niż powinno. I efekt był taki, że dzisiaj się dodzwoniłam do psychiatryka na St. Martin, nie? I, no, i nie odezwała się recepcja czy coś, tylko to menu takie, że szpital psychiatryczny na St. Martin, jeżeli chcesz umówić wizytę, to wciśnij jeden, nie? Mieliśmy tu taką polewkę z tego. No i potem rozmawialiśmy właśnie z użytkownikiem, od kogo powinien być ten numer. No i się okazało, że nie pierwszy raz, no więc coś mają nie tak z przekierowywaniem rozmów chyba. Strzelają do nas, strzelają. No ale chyba im znowu poprawili trochę celność niby. Choć ten ma trochę zeza, no. Trochę na prawo możesz się kierować, odrobinę. Może złapiemy trochę wiatru więcej czy coś. O, okej. Jak się robi make friends? Co? Aha, dobra, okej. To było pod czym? Pod... Nie, ja to wcisnęłam, tylko nie pokazała mi się moja postać, więc zastanawiałam się, jaka to jest emotka. No nie, nie muszę od razu do psychiatryka uciekać. Wiecie, Blue Monday, te sprawy w sumie tematycznie się złożyło. Ej, w ogóle mamy dwie sytuacje były. Jedna była taka, że dzwonił mój kolega do babeczki, odebrała telefon jadąc samochodem. I szybko skończyła rozmowę, on się pytał, czy może naprawić jej tam problem, no bo przecież my nie wiemy, czy oni są jeszcze w biurze, czy nie. Ona odebrała, powiedziała, że jej nie ma. Ale zaraz pod koniec rozmowy mówi, że ona musi kończyć, bo coś przejechała na jezdni i musi zobaczyć, czy na samochodzie się nic nie stało, nie? Ale szczytem było to, jak zadzwoniła moja koleżanka, w ogóle tak naprawdę pogonić faceta, bo próbowali się do niego dobijać już od dłuższego czasu. I okazało się, że odebrał telefon, to był poniedziałek rano i odbiera telefon, ona mówi, no, że chciałaby mu tam pomóc w sprawie jego zgłoszenia, a on mówi, że mama mu zmarła, nie? I uwierzcie mi, że jest moment, człowiek nie jest na to przygotowany. No i ona tylko złożyła mu kondolencje i powiedziała, że
w takim razie, żeby on się skontaktował z nami, jak będzie gotowy, a tu, no jakby ktoś w pysk dostał, nie? My zazwyczaj staramy się tak bardzo pogodnie podchodzić do pracownika, znaczy do każdego użytkownika. Może ściągnę żagle, co? No, no. I ten. I po prostu nikt nie jest gotowy na taką informację, nie? A tam jest kolejna szalupa. No ich pełno pewnie jest. No dobra. Sprawdźmy, co tu. Tu mamy aż 4 skarby. No, dokładnie. Nie. Cały czas dryfuje ten statek. Może nam nie odpłynie. Mogłoby być zabawnie. Muszę zostawić rzeczy. Co jest? Syrena, jak chcesz. Chodź. No czekaj, tylko odłożę rzeczy, dobra? Już mam pod pokład. Aha, nie tu. Tu jest to. Open. Dobra. To i kula. Dobra, tu jesteś. Idę. I co z nimi? Co z nimi? Trzeba rozwalić. O, siedzi się. One nie atakują ani nic, się nie obudzi się ci coś? Ale zadaje obrażenia. Ale to czemu? O. I weź diamenci. Okej. Ja myślałam, że syreny są jakieś takie bardziej interaktywne, nie? Nie, nie, to jeszcze nie teraz. Światła historia cię. To z którą opłacę? Chyba tak. Nam świnia płacze. No. Czekajcie, bo ona się drze, ja nie wiem, gdzie ją zostawiłam. Tu, o. Jedz, nie marudź. To odpłyń. A kto płynie? Nie, już są na wyspie. Jacyś ludzie? Tak. O nie! No, właśnie, halo. Nie to. Tu. O nie! O nie! Zabiją! No, łapże stąd! Ale mnie wywaliło, masakra. A ty żyjesz? No już teraz dopiero. No, Kitsune, jak widać, to świnka pójdzie chyba na dno. Ojej, czemu ja jestem na tym statku z powrotem? Ała, stary! No ja, w ten sposób to my se możemy. Nie zatopili nam statku, tylko przyszli po rzeczary. Ale coś mi pińsko.
No teraz mi się... To jakiś lag chyba jest. No, strasznie długo się wczytywało w ogóle. A nie, bo zniszczyli statek. Mhm. Jest tam na innej wyspie. Faktycznie. Nie. Całe nasze rzeczory poszły się paść. Całe? Nie, tam bardziej. No krzynki, nie? Tu nic nie ma, dobra. Halo, czy ja mogę stąd wyjść? Puśćcie mnie! Aha, zablokowałam się i wczytało mnie na nowo. Kurde, zwaliło. To co, sharkbait? No, bo najbliżej. No. Dobra. No i też widać na YOLO, bo kurde też tam byli prawie. Że co byli? No na YOLO, bo oni na wyspę i też dostali obrażenie od tego, nie? Dobrze, musisz się kierować tak między N a NE. O, trochę w lewo. Za mocno, za mocno. A nie, dobra, bo mam na sharkbite. Boże, co ja gadam. Dobrze, że ty wiesz, gdzie masz płynąć. Kitsune, ja to już czytałam. Nie, nie odpowiedziałam. Czytałam twój komentarz. Pięknie. Dobra, puść to. O. Wiatr w żagle. Tu jest tak fajna muzyka w tej grze, że samo to pływanie po morzu daje satysfakcję. No. Musisz skręcić mocniej w prawo, bo odbija nas w lewo cały czas. Dobra, to ja skręcę, jak ciebie tu nie ma. Chyba, że ją specjalnie chciałeś Nie. Coś ominąć. To jest chyba to takie zielone przed nami, nie? Przed nami, no to była ta. No. Nie, widocznie nas fale zniosły. No, graficznie też wygląda bardzo dobrze, to prawda. Sobie możemy troszkę odbić. Niech on się boczkiem ustawi. Aha, dobra, już ściągnąłeś żagla. To mnie tak trzeba. Hmm? Może.
może opłynąć na wyspę. Tak? No mogą być gdzieś na plaży te szkielety, to więc zwierzak. Co mam ich szukać po całej tych. Aha, no dobra. I znani jakaś metoda? To nie są te świecące przypadkiem? Ja nie wiem, które to są. Nie widzę obraz. Takie... Ups. Dobra. Ja... Aha, dobra. No idź. Nie. Mocno? Mocno czy nie? Nie, jedna dziura. A nie, dwie. What? Coś nam tu pluska w wodzie w ogóle. Za nami w wodzie coś pluskało. Ja się odwróciłam i widzisz, jaki jest efekt. To za nami, bo ja wylałem wodę. Aha. Ale nie widzę tych kościotrupów nigdzie. To chyba są gdzieś w środku. No to trzeba gdzieś popłynąć na brzegi. No to co, tu zostawiamy? No, może. Nie odpłynęło, nie? Patrzę. Syrena znowu. Ej, a no, co tam jest przed nami? Gdzie przed? Tam wystaje z wody. A to roślinki. A. Pod nami jest syrena, no. A skąd wiesz? No słyszę ją, nie słyszysz? A to takie zawoływanie to syrena jest? Mhm. Ha. One mają różne kolory. Tak. Fajnie. Ja poszłam tu w prawo, na środek. Mhm. Się rozejrzeć, czy tu gdzieś widać te małe potworki. Nie, to są zwykłe. Znalazłeś je? Nie. Patrz teraz na obrazek. Aha, okej. Dużo kurczaków.